Wiem, że mamy tutaj kokosa, dlatego swoją euforię powstrzymam, ponieważ ta kamera nadzwyczajnie w świecie by spłonęła. Dzień dobry, moje kochane skarby! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi wielkimi cudami z drogerii Rossmann. Czyli co to oznacza? Co to oznacza? Deneczko! Kosmetyki, które zużyłem i dzisiaj wyrażam wam moje zdanie na ich temat. Kosmetyki w skrócie. Z genialnymi składami, atrakcyjne cenowo i w pełni skuteczne. Dlaczego więc z nich nie korzystać? Także jeżeli was taka tematyka interesuje, serdecznie was zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy kosmetyk, który zdenkowałem na temat tego kosmetyku, był filmik na moim kanale. Jest to Natura's Iberica Lifting Eye Cream. Hit kosmetyczny, kosmetyk, do którego mam wielki, naprawdę wielki, wielki sentyment. Cud, bajeczka, rewelacja. Mam zapas 3 opakowań tego kremu pod oczy. Już w kolejce czekają na przetestowanie, ale teraz używam inny krem pod oczy, o którym pojawi się filmik na kanale za kilka dni. Jest też naszej polskiej marki i przegenialnie składowy i przegenialnie skuteczny, ale jak najbardziej wiecie, że nic mi nie zastąpi tego kremu pod oczy od Natura's Iberica. Fantastyczna niwelacja oznak zmęczenia, rozświetlenie, rozpromienienie, fantastyczne nawilżenie skóry wokół oczu, petarda kosmetyczna. Na temat tych produktów, zarówno maski pod oczy, jak i tego kremu pod oczy, były osobne filmy na moim kanale. Prawdziwa petarda kosmetyczna. Następny kosmetyk, który zużyłem do połowy, ale i to nie jest globalne denko tego produktu, ale jak najbardziej wiem, że do tego produktu powrócę i zakupię drugie opakowanie, ponieważ ten kosmetyk oczarował mnie nie swoją konsystencją, ponieważ konsystencja jest bardzo esencjonalna, taka tłusta, ciężka, ale do stosowania na noc jak znalazł i to, co robi ze stopami ten produkt, po prostu nie jestem w stanie opisać jednym zdaniem, jednym ciągiem, moje kochane skarby. I jest to Eveline Cosmetics Egyptian Miracle Krem, maść do stóp i paznokci, działanie antybakteryjne, silnie regeneruje, zmiękcza szorstką i twardą skórę. 100% naturalnych składników. No ja go zużyłem, no tyle tego produktu zużyłem. Naprawdę nie da go się wiele nałożyć, ale już wiem, że będę miał jego zapasy. Po prostu jest to petarda. Fantastyczne nawilżenie skóry stóp. Regeneracja. Jak najbardziej stopy są tak miękkie, gładkie, że głowa mała. I teraz dam wam taki mały patent. Wiecie, co ja robię z tym produktem? Ponieważ jest to kosmetyk typowo emolientowy. I ja wieczorem po prysznicu na swoje stopy aplikuję kwas hialuronowy z Efior i na to daję krem Egyptian Miracle od Eveline i ubieram bawełniane skarpetki. Żeby to po prostu, wiecie, nie zaburzyło mojego chodzenia po domu i tak dalej, bo to jest tłuste, tak? By mógł się poślizgnąć, nogę złamać, rękę złamać, wiecie, różne przeciwności losu. Dla urody, zdecydowanie. Ale jeżeli chodzi o skuteczność tego kremu, to jest miazga. To jest miazga kosmetyczna i ja przetestowałem w swoim życiu, za wyjątkiem śmieci, oczywista oczywistość, z naturalnych kosmetyków do stóp, bardzo dużą ilość kosmetyków do stóp i śmiem rzeknąć, że jest to jeden z najlepszych kosmetyków do stóp, jakie używałem w swoim życiu. Brawo Eveline, przegenialny kosmetyk regenerujący, opatrunkowy, nawilżający stopy, jak najbardziej polecam. Następny kosmetyk, który zdenkowałem, jest to Soraya Plante, roślinny żel myjący do twarzy, aloes i biała herbata. Kosmetyk prezentuje się w taki oto sposób. I co ja wam muszę powiedzieć? Delikatnie, ale to bardzo, bardzo delikatnie oczyszcza skórę twarzy. Nie przesusza mojej suchej skóry, co uważam oczywista oczywistość za jeden wielki plus, ponieważ takie skrzypienie już może oznaczać naruszenie bariery lipidowej, moje kochane skarby. Wracając do tego żelu, bardzo delikatny zapach, przyjemnie mi się go stosowało, delikatnie skórę oczyszczał. Jak najbardziej, zarekomenduję go dla każdego typu skóry. W drogerii Rossmann do 24 zł. Fantastyczny polski kosmetyk, jak najbardziej rekomenduję. Następny kosmetyk, który zdenkowałem, jest to Only Bio Silver Matte Care, mydło do rąk o właściwościach antybakteryjnych łagodzące, kwas mlekowy, surfaktyna i srebro, tarcza antybakteryjna. 96% składników pochodzenia naturalnego, 100% czyste ręce, natychmiast i na długo. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. I wam już mówiłem w przeglądzie z Rossmanna, jak go kupowałem, że zapach jest bardzo, bardzo delikatny i jak najbardziej nie utrzymuje się na dłoniach. Delikatnie oczyszcza skórę dłoni, nie wysusza, nie przesusza.
jest po prostu dla skóry neutralny. Także jak najbardziej fajne myjadło do częstego mycia dłoni, z tego względu, że w zupełności nie przesusza dłoni, jak najbardziej. Nawet zdarzały mi się takie momenty, jak byłem na przykład w biurze, że myłem po prostu tym samym mydłem ręce i nie aplikowałem żadnego kremu po, choć zawsze aplikuję krem do rąk, i moje dłonie nie były w zupełności przesuszone. Także jak najbardziej uważam to mydło do mycia rąk od Only Bio za hit kosmetyczny i śmiało wam je rekomenduję. Następny kosmetyk, który zdękowałem, jest to pianka waniliowa do mycia rąk z Isany. Ile za nią w Rossmanie zapłaciłem? 8-9 zł, a może i nawet mniej. Delikatna, fantastyczna, myjąca pianka do rąk. Jak najbardziej ten zapach waniliowy utrzymuje się na dłoniach, ale jest to tak maksymalnie do 15 minut, później on znika. Również był testowany przeze mnie w takich momentach, kiedy nie aplikowałem kremu do rąk po jego zastosowaniu i moje ręce w zupełności również nie były przesuszone. Także śmiem tutaj stwierdzić, że ten produkt również rąk nie przesusza. Bardziej śmiało również mogę zarekomendować. Następny kosmetyk, który zdękowałem i na temat tego produktu był wątek poruszany wielokrotnie na moim kanale, jest to Venus, twoja receptura, ekstrakt wodno-glicerynowy z jagód akai. Neutralizuje wolne rodniki, wspomaga syntezę kolagenu, przywraca skórze blask. Do cery wrażliwej i naczynkowej. Kosmetyk prezentuje się w taki oto sposób. Znaczy się, to jest półprodukt. Można ten produkt stosować jako serum, bądź jako dodatek do kremu. I jak najbardziej fantastycznie wyciszał skórę, wyciszał zaczerwienienia, podrażnienia, przegenialnie nawilżał skórę. Nie było jakichkolwiek problemów z tym kosmetykiem, nie rolował mi się po prostu po aplikacji jakiegokolwiek kremu. Współgrał z każdym kosmetykiem, prawdziwa rewelacja. Ostatni kosmetyk, którego mam nowe opakowanie i używałem już tej maski wielokrotnie. Ja ten produkt wam prezentowałem w sierpniowych zakupach z Rossmana i on się przewijał tam co którejś zakupy z Rossmana również. Jest to Liren Dermo Program Organic Power, przeciwzmarszczkowa maska regenerująca na płachcie z kokosem i nawłocią, certyfikowany kosmetyk naturalny i organiczny. Moje kochane skarby, wiem, że mamy tutaj kokosa, dlatego swoją euforię powstrzymam, ponieważ ta kamera nadzwyczajnie w świecie by spłonęła. I ja wiem, że jest to cud, bajeczka, rewelacja, ale tą kokosową psychozę, no lekko trzeba jednak powstrzymać, tak? Jeżeli chodzi o ten produkt, moje kochane skarby, fantastycznie nawilża. Pachnie kokosowo. Miałem zachować tutaj zimną krew i po prostu euforii nie pokazywać. Także okej. Więc zapach jest kokosowy i jak najbardziej ta maseczka fantastycznie skórę nawilża, rozświetla, rozpromienia. Ta skóra jest naprawdę taka dopieszczona, odżywiona, rozjaśniona. I zdecydowanie tą maskę mogę zarekomendować dla każdego typu skóry. Jeżeli poszukujecie takiej dawki nawilżenia, regeneracji, rozświetlenia, rozpromienienia skóry, jest to prawdziwy hit kosmetyczny. Także moje kochane skarby, to na dzisiaj tyle. Kolejne cuda kosmetyczne z drogerii Rossmann. Także jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hej!